właśnie wtedy, żeby wziąć udział w tym konkursie i żeby tą główną nagrodę, czyli ten słój miodu, zdobyć. I to był główny powód ku temu, żeby napisać pierwszy wiersz. Ten pierwszy wiersz swój napisałam w październiku. W maju następnego roku, czyli po kilku miesiącach, ukazał się mój pierwszy tomik zatytułowany Szlakiem. Ja go niestety już nie mam, bo jeszcze może gdzieś w księgarni można go dostać, bo się wyczerpał się nakład. Potem chwilę później powstał drugi tomik zatytułowany Noc na niebo śpiewa aniołami. Taki. I trzeci zatytułowany Zawrócić. Ten tomik ma taką ciekawą okładkę i ciekawą też historię, bo na okładce są błękitne konie. One są autorstwa naszego toruńskiego wspaniałego witrażysty pana Władysława Kozioła. Pozwoli mi tę wykorzystać. Nie będę mówić o okolicznościach, ale to też jest taka ciekawostka. I teraz jakoś tak się stało, że ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby pisać wiersze, żeby coś tworzyć. Natomiast jak już się tak stało i ten pierwszy wiersz napisałam, czy tam drugi, czy trzeci, i jak powiedziałam, bywałam w tych Bieszczadach, to słuchając, a wiadomo jak to w górach, na polach namiotowych, młodzi ludzie z gitarami w nocy siedzą przy ognisku, śpiewają, to wtedy sobie po raz pierwszy mi się coś zamarzyło. I zamarzyło mi się, żeby moje jakaś jedna, jeden wiersz albo dwa, żeby się stały piosenkami, żeby gdzieś ktoś kiedyś to zaśpiewał, żebym ja mogła to usłyszeć z Stowarzyszeniem Muzyki. Miałam bardzo dużo szczęścia, bo zaraz po wydaniu tego pierwszego tomiku pięć moich wierszy zostało piosenkami takiego zespołu Małżeństwo z Rozsądku. Zaraz za chwilę znalazły się na płycie. Po czym stało się coś takiego zupełnie, nad czym ja nie mam wpływu na to, że w tej chwili tych moich piosenek jest około setki chyba, które są na kilkunastu płytach, które są wykonywane na koncertach. I tutaj przy okazji, taka płyta zespołu kołobrzeskiego zatytułowana, tam Henryk powiedział o mnie WK. Ja chciałam tutaj wyjaśnić, że WK to jest skrót, to są moje inicjały, Wiesława Kwin, to stąd jest taki skrót. I tak moi przyjaciele popularnie mnie nazywają. Ta płyta zatytułowana właśnie WK składa się w całości z moich tekstów. I od razu, bo potem mogę zapomnieć, 8 lutego w Dworze Artusa będziemy gościć ten zespół. Cisza jak ta. Zespół się nazywa Cisza jak ta, będzie można posłuchać. Dzisiaj ja mam przy sobie kilka płyt, bo wzięłam od nich, żeby była taka możliwość, gdyby ktoś chciał. Tak jak powiedziałam, piosenek jest bardzo dużo. Dzisiaj właśnie wychodzi też stłocznik. Kolejna płyta, taka współautorska zespołu szczecińskiego, który się nazywa Nad Porami Roku. Dzisiaj opuści właśnie produkcję. Płyta będzie miała tytuł Przytul Mnie. I ten zespół będziemy gościć również. Mamy takie szczęście, że będziemy mogli też go posłuchać. On będzie 15 lutego w domu MUS przy ulicy Podmurnej o godzinie 19. I co jest niebagatelne, bilety są niedrogie, bo są po 15 chyba i po 20 zł, chyba się nie pomyliła. Także będzie można też posłuchać. To będzie taki koncert promocyjny w Toruniu. Wolałabym już sobie więcej, raczej wierszami coś, tak? Czyli tylko chciałam zapytać, czy mogłabym usiąść, bo będzie mi źle te kartki tu przekładać. Dziękuję. Więc proszę Państwa, ja sobie tu ułożyłam kilka takich działów tematycznych, żeby Państwu przedstawić te moje wiersze. I ponieważ zaczęło się to wszystko w Bieszczadach, a Bieszczady są dla mnie miejscem niezwykle ważnym, bo są moimi stronami rodzinnymi, w których znaleźliśmy się ja i moja rodzina jako przesiedleńcy z Kresów Wschodnich. W związku z tym zacznę od kilku wierszy takich właśnie bieszczadzkich. Ale dzisiaj zaczniemy od bieszczadzkich.
każdą rzecz. Wystarczy tylko chwilka. Tutaj troszeczkę ja popełniłam mały błąd, bo powiedziałam, że zaczniemy od wieszcza, bo zaczęliśmy od tytułowego utworu. Ten tomik zaczyna się właśnie wierszem zatytułowanym Zawrócić. I tak zaczęliśmy. Poproszę w takim razie o starym jeszcze. Starym jeszcze długo. Razem z nimi powrętujemy. Szli przed nami pod słońce i pod wiatr. Białego buta często wylając błoto. Czasem spędnie przeklinali los. To bogactwo mając tylko wokół złoto. Spoglądał na nich spod słomiane brwi. Okienkami świecąc niby złotym prosem. Stare chaty, dobre duchy, dawne dni. Otulając czułym ciepłem mroźne noce. Szeptał im na ucho deszcz, co łagodził wszystkich spraw kontury. Przez nimi przecież inni płyną też, by odkrywać po swojemu tamte góry. Szli przed nami, przez łąkę i przez las, wyspowując palców kolce po jeżynach. Został po nich jeszcze ciepły ślad. Choć wiatr rozwiał popiół ognis po zminach. Odwrotnie, zamiast słowo wstępne przed wierszem, to powiem tylko, że ten wiersz Starym Bieszczadnikom jest moim hołdem dla wszystkich tych pionierów, którzy oswajali Bieszczady, osiedlali się w nich, do dzisiaj mają tam również ciężkie warunki. Ja bardzo dużo w mojej twórczości korzystam ze wspomnień, z tego co pamiętam, dlatego przede wszystkim, że jest to bardzo fajne, bo dzieciństwo i młodość ma same zalety. Ale oprócz tego, przez całe życie chyba musiałam nabrać jakiegoś doświadczenia, żeby w końcu gdzieś tam w tym wieku na emeryturze zacząć pisać. Już tam byłam. Nie jest zupełnie oczywistym, że tylko jedno mamy życie. Wystarczy trochę cofnąć zegar, żeby się znaleźć w innym bycie. Siedząc na zbyt wysokim progu, piętami bosych małych nóżek, rytm wybijałam, by wtórować dźwiękom, co niosły się po górze. Wracam do kłębka tych odgłosów po cienkiej przędzy, jeszcze mocnej, do stuku siekier, płaczu piły, orkiestry świerszczy w ciszy nocnej, do skrzypu osi kół drewnianych, wieczornych rozmów po opłotkach, spacerów po pylistej drodze i niby przypadkowych spotkań. Na harmonijce ciągnął nutę kosiarz, co wcześniej ciągnął kosą. Ktoś mu wtórował na grzebieniu. Mam w uszach to concerto grosso. Uparcie po dziś dzień korzystam z tego, że już tam wtedy byłam, że zapisałam to w pamięci i czas łaskawie to zatrzymał. Prosimy teraz o piosenkę do wiersza O tym też. Historią z dola staje, jak stary przed.
oczach jeszcze masz ścieżki zdarzenia. Tamto życie wciąż widzisz, mija jego twarz. Powiedz o tym, co przyjdą po nas, tym śladem pójdą pośród wzgórz. Nie daj pobłądzić, każ pamiętać tych, co nie wrócą. Nigdy już nie daj pobłądzić, każ pamiętać tych, co nie wrócą. Nigdy już. Chleba naszego poprzedniego. A gdy mi tylko zostaną wspomnienia i stopy po górach nie zechcą już nosić, spojrzę do tyłu, zajrzę w głąb siebie i będę Ciebie najgorliwiej prosić. Chleba naszego poprzedniego daj mi, aby nakarmić głodnych myśli swore, żeby z tęsknoty przestały ujadać, u kolan przycupnęły w wieczorową porę. Chleba naszego poprzedniego daj mi, bo przetrwać nie potrafię w żaden inny sposób. Daj we wspomnieniach jego zapach poczuć i pogodzić się łatwiej z zakrętami losu. Chleba naszego poprzedniego daj mi. W Bieszczadach, takim staro-łękowskim i bojkowskim języku, stara chata to chyża. I tytuł tego wiersza – Chyża. Uwikłana w czarne bzy, stara chyża siedzi zadumana. Pewnie myśli o minionych dniach. Czasem czegoś szuka na kolanach. Zgięty wiekiem dachu grzbiet, pęki ziela za krokwie zatknięte. Przez pajęcze nici w inny świat spoglądają poczerniałe twarze świętych. Czasem ziewną cicho drzwi od uścisku z progiem oderwane i niezmiennie radośnieją gwarem bzy, wciąż przez szare wróble zamieszkane. Jest dobrze. Drzwi na oścież każdemu otwarte. Próg wysoki do środka zaprasza. Przeglądają się w szybach góry. Kusą trawę, lato donasza. Pochmurnieje łąka pod wieczór. Wszystkie ścieżki zdają się prostsze. W mięty zapach mocniej się wtulam, jak w ramiona, co są mi najdroższe. Moi drodzy, za oknem widać, że to wczoraj była jesień, dzisiaj zaczęła się zima. A zatem jeszcze w pobliżu jesieni proponujemy wiersz Jesień. Thank you.
maki krzyczą czerwienią i czerwcowa znów łąki paleta. Czy to z niej czerpał malarz natchnienie, czy jest kopią obrazu Moneta? Śnieżną bielą bez czarny się iskrzy i rumianków przyziemne obłoki. Czy czas w miejscu stanął i czekał? Wszystko takie, jak było przed rokiem. Znowu jadę w przeszłość zaglądać, jak przez płot zaglądają powoje. Minionego czasu przybyło, o rok starsze też serce moje. Ja się ciągle cofam do tego tyłu, no ale tak już jest. Inspiracją do tego były dwie gazety.
takie leżące na stole dwie gazety. Jedna taka lokalna, cieniutka, jak ten nasz teraz Toruń, a druga taka wypasiona. Dwie gazety. W kolorowej gazecie, na błyszczącym papierze, znanej marki zegarki i blichtr. Makijaże, fryzury, czy nad morze, czy w góry, egzystencji dylemat i sznyt. Na cieniutkiej bibułce wszystkie sprawy w pigułce. Co dziś w kinie, co w gminie i w trawie. Kto promile miał w głowie, kto się przespał przy rowie. Całą rację kto ma, a kto prawie. W kolorowej wywiady, słowa śliskie z pomady i uśmiechy jak wata cukrowa. A w miejscowej budżety i socjalne pakiety, czasem łzy, biedy smród, cierpkie słowa. Czytam z wielką uwagą tę, co z kiepską bumagą za pan brat wieści niesie, lokalna. Do tej śliskiej tak jakoś wolę zajrzeć ostrożna, bo i fałszem zaleci, i za ciężka do śmieci, i podpalić pod kuchnią nie można. Hermetyczne, brak tlenu, niepalny. I czas na kołysankę, ale nie o to nie chodzi, żebyście wszyscy stali i posłuchali. Chciałbym kiedyś zabrać cię do domu, którym zegar cichuteńko śpi. Czas zagląda w okna pokryjomu i za skrzypią tylko czasem drzwi. Nie mam przecież nigdy tego złego, gdy się dobro nie zmieniło we. Jeśli tylko bardzo tego pragniesz, mimo wichrów znajdziesz drogi w rzecz. Obok domu, że poszumieć będzie, lat zimą nas przytuli ciepły piec. Latem kwiaty pachnieć będą wszędzie i marzeniom pozwolimy wiec. Słyszę tą melodię w uszach i wydaje mi się, że jak czytam, to po prostu fałszuję. I tutaj takich cztery wiersze poświęcone przyrodzie, krótko mówiąc. Sosna. Odwiesz przyszła. Sosna. Zamknięty w sosnowych słojach żywiczny promień słońca. Był puls i pot i łzy, pod korą krew płynąca. To kręgi na wodzie czasu. To kręgi na wodzie czasu z podobnym zapisem pamięci, jak w starej, zdartej płycie, co resztką sił się kręci. Był wiatru śpiew w koronie i mrozu ostre szpony, a potem na pogrzeb sośnie dźwięczały leśne dzwony. Jak Bieszczady to buki, a jak buki to wiadomo, to opoka. Buku bieszczadzki, bracie serdeczny, moja wiara z twego trwania, radość z czerwieni jesiennej, spokój
z dotyku srebrzystej kory. Opieram się o Twoje wieczne istnienie, jak o ścianę rodzinnego gniazda. O zmierzchu i poranku śpiewamy razem wieszczacką balladę. Słoneczniki. Ja nie wiem, czy Państwo kiedyś zwrócili uwagę, jak jesienią, jak już tak są ogromne wany słoneczników i one tak już trochę tak zwieszają te główki, a jeszcze jak jest taka przy drodze mgła, to zupełnie wygląda, jakby szli mnich, jakby szedł rząd mnichów po prostu z takimi opuszczonymi głowami. Słoneczniki. Sunie polem w modlitwie porannej sznur zgarbionych mnichów słoneczników. Otuleni w ciepłą szarość mgły jesiennej, skromną szatę przydrożnych pątników. Liście dłoni poszarpane wiatrem, ciężkie głowy schylone z pokorą. W każdym ziarnku mieszka zmartwychwstanie, które przyjdzie z odrodzenia porą. W stronę Ojca słońca nad chmurami znów odwrócą okolone blaskiem twarze i rozmodlą się owadzim śpiewem, pokazując środek lata na zegarze. Tu słoneczniki, tu buki, a tu przyniosłam taki listopad, ale tylko dlatego, że ja teraz naprawdę jakoś rzadziej coraz, no rzadko mi się coś zdarza napisać. Widocznie już wyczerpałam to, co miałam do powiedzenia. I teraz niedawno złożył mi wizytę za oknem dzięcioł, a że dzień był taki bardzo paskudny, więc no proszę posłuchać, jak to wyglądało. Listopadowo. Ni to świt, ni to zmierzch. Rozważaj przyczyna. Listopad na smutnej strunie melodię grać zaczyna. Tylko dzięcioł rozbarwił tę dziwną dnia porę, przecinając jej szarość karminu toporem. Chłód powietrza poruszył kolorowym skrzydłem, aż zamilkło gawronie krakanie przebrzydłe. Czarną plamką zniknęło w mgły wełnianej czapie, ale deszczem po szybach wciąż listopad chlapie. Ile godzin, tyle światów, brzydkich pięknych, pokręconych, nieustannie się rodzących, bezpowrotnie zaginionych. Wspomnij tyle wrogów, tyle własnych szczęścia, wyobrażeń, tyle samo szerowań, albo rezygnacji z marzeń. W każdej głowie tyle pieśni, nawet kiedy słuchu brak, umiesz co się innym nie śni, możesz latać nie jak tak. Kiedy ciągle mnie nie boli ten otaczający łap, kiedy bardzo serce boli, dobrze mieć swój własny świat. Teraz o mijającym czasie, który mija szybko, ale zostawiam różne fajne wspomnienia, z których możemy czerpać, nawet optymizm. Przytulam policzek do ciepłych kafli wspomnień. Zaglądam do szopki betlejemskiej z pożółkłej tektury. Sprawdzam, co zostało z moich najskrytszych marzeń. Niezbędnie jest mi potrzebny do życia zeszłoroczny śnieg. Czas. Zdejmuję z siebie przykrótki czas. Podzielony między strony klasyków, ulicznego grajka, podziw dla lotu jak bochen chleba Biedronki. Wkładany o poranku miał jeszcze puste kieszenie i przyzwoitą długość.
W cieple emocji i wilgoci wzruszeń sfilcował się za moimi plecami. Nocą przewieszony przez oparcie spraw niedomkniętych, znowu udaje, co to nie on i ile jeszcze potrafi otulić. A tu kolejna taka moja obserwacja z jakiejś podróży. Ja może taką ciekawostkę powiem, że ja najchętniej i najwięcej piszę w podróży. Nie wiem dlaczego, może wynika to z tego, że jest takie złudne poczucie, że się wszystko zostawiło w tyle, że no wiadomo. I wtedy właśnie można sobie obserwować coś za szybą autobusu, pociągu, wyłączyć się, nawet jeżeli jest tam jakoś gwarnie. I bardzo wiele takich piosenek moich właśnie i wierszy powstało w ten sposób. Stacyjki. Mleczem zarosły tory kolejki, która woziła marzenia. Jak przykurzone puste butelki, okna stacyjek, bo w nich od dawna zupełnie nic się nie zmienia. Czasem coś muchom zabrzęczeć każe, wiatr ruszy pajęczą siatką. Nie słychać gwaru w dworcowym barze, po rdzą pokrytych zaspanych szynach, koła nie toczą się gładko. Już pomarzenia się nie wybiera podróżny z walizką w kratkę, a ta, co podobno ostatnia umiera, z wełnistym dymem już się rozwiała. Nadzieja, ta głupich matka. Ścieżka. Nie mamy reżysera, sam jest reżyserem. Ścieżka. Moja ścieżka, przyjaciółka najmilsza. Znów wróciła do mnie po latach. Przywitała wspomnieniem kroków, co się dawno rozbiegły po światach. Zapachniały znowu poziomki, popłynęło muzyczne staccato. Jak to dobrze, przyjaciółko najmilsza, że zabrałaś mnie w tamto lato. Ja swoją edukację, co prawda bardzo krótko, bo tylko pierwszą klasę zrobiłam w takiej małej wioseczce w Bieszczadach, ale za to bardzo wspominam. To początki edukacji, po pierwsze, po drugie szkółka maleńka, przytulna, drewniana i czasem sobie tak właśnie do niej wracam myślami. Ona mnie nauczyła alfabetu, bez tego przecież bym niczego nie napisała. Szkoła. Czasem wracam na chwilę do szkoły, kołnierzyka białego i pani. I tornistra z grubej tektury, pajdy chleba na drugie śniadanie. I do jabłek na oknie w klasie, pozbieranych wspólnie na przerwie. Małej szkółki drewnianej w Michniowcu, co na smutki ją trzymam bez erby. Gdziekolwiek będziecie, warto ten Michniowiec odwiedzić również z racji selfie i bogatego jej wyposażenia wnętrz. Ziemi, bieli śnieg.
przeczytam kilka wierszy o przedmiotach. Ja mam taki dziwny, taką mam manierę, że lubię się zastanawiać, patrząc na różne przedmioty, tak sobie dając im ducha, jak gdyby, i zastanawiając się nad historią, nad tym, co bym powiedziały, gdyby coś mogły. No i tutaj mam taką serię okna, próg, drzwi, no takie pospolite rzeczy, to Państwu przeczytam. Okna. Ludzie mają w szybach obłoki, że mieszkają w niebie, nie wiedzą. Narzekają na życia ciasnotę, z kłopotami na sofach swych siedzą. Ludzie mają w oknach firanki, które marzą o tańcu na wietrze. Ludzie, dajcie im wreszcie pohulać, wpuśćcie niebo, słońce, powietrze. Niech na szafach rozsiądą się ptaki, na herbatę niech księżyc wpadnie. I pomyślcie, ludzie kochani, jak się w życiu wam zrobi ładniej. I o deszczu koniecznie pomyślcie, codzienności kurz niech wypłucze, kiedy spływa po nieba lustrze, kropelkami w parapet tłucze. Ten wiersz zatytułowany Okna otwiera płytę właśnie Przytul mnie, która będzie miała swoją toruńską premierę 15 lutego. W wykonaniu, i tutaj będzie wisiał plakat, bo dzisiaj go dostałam. Podłoga. Ciekawe bardzo, gdzie rosło drzewo, z którego w moim domu podłoga. O czym mu wiatry w ucho szeptały, gdy dumnie stało, jak panna młoda. Samotne było, czy w leśnej głuszy, czy w ostre zimy od chłodu drżało. Och, gdyby tylko trzeszcząc klepkami, swoją historię zdradzić mi chciało. Próg. Tylko on dzielił świat na pół, ten znany i bezpieczny, od pełnego niepokoju i obietnic. Czyje dłonie go wyciosały? Ile trosk przenosiły nad nim plecy mojego ojca? Ile radości przekrywało bosymi stópkami? Trwa mimo pożegnalnych ukłonów mieszkańców. Wita i pozwala dotykać pieczęci przeznaczenia. Podłoga, drzwi, okna. Teraz czytam to drzwi. Rzadko już skrzypią stare zawiasy. W skrzynce na list... Jeszcze tutaj słowo wstępne. Ja mam też drugą taką pasję, bo robię zdjęcia. I chciałam powiedzieć, że torunianką jestem od lat 14 i dużo chodzę po mieście i fotografuję stare drzwi. Dlatego, że w tych drzwiach jest zaklęta jakaś, coś niezwykłego po prostu, prawda, jakaś magia w nich jest. I proszę zaobserwować jedną ciekawą rzecz. Drzwi są stare, ale prawie wszystkie mają współczesne gałki. Nie mają tych pięknych klamek, które gdzieś pewnie poszły. Proszę zwrócić na to uwagę, no właśnie. Tego brakuje. I drzwi też już znikają. Nie. Drzwi mają duszę, a współczesność... Tak, poza tym, no, tam gdzie konserwator nakaże, to te drzwi zostają, a gdzie nie, no to już mamy szklane, mamy takie, same się otwierające i w ogóle inne, prawda? Ale drzwi mamy przepiękne drzwi w Toruniu. Drzwi. Rzadko już skrzypią stare zawiasy, w skrzynce na listy pając za gości. Plama jesiennych liści na progu, jak barwna kropla dawnych radości. Wspomnienie kroków, małych i dużych, szepty, pukanie, klamki ugięcie, nasłuchiwanie późnych powrotów, na pożegnanie czułe objęcie. Wchodziło życie zgrzytając kluczem, nieraz trzaskając nimi ze złości. Dziś puls zamiera, mało zostało pod strupem farby z dawnej świetności. Jak jesteśmy przy przedmiotach, to teraz poprosimy Henryka, żeby nam zaśpiewał balladę o stole. Z jednego pieca leżą na
Szyny zarosły, tam znowu coś innego. Teraz inspiracji mam trochę mniej, bo mniej wyjeżdżam, a rzadko jestem w górach, w Bieszczadach, więc inspiracją jest tak właśnie podłoga, okno i coś jeszcze, ale chciałam Państwu przeczytać taką niezwykłą historię. Ja dużo czasu spędzam w kuchni, jak większość pań, i za tym oknem kuchennym mam taki sznurek na pranie po prostu. I tak jak z tym oknem i drzwiami i wszystkim, zastanawiałam się kiedyś, jakie marzenia ma ten sznurek, który tam za tym oknem wisi. I przeczytam Państwu na zakończenie właśnie taki zabawny wiersz zatytułowany Marzenia sznurka. Taki sobie zwykły sznurek od bielizny. Zima, lato, coś tam na nim zawsze gości. Więc samotność mu nie grozi i odezwać ma do kogo, ale marzy całym swym sznurkowym splotem o prawdziwej, najprawdziwszej, o miłości. Parę razy odwiedziła go Biedronka, nawet kilka nocy z nim spędziła. O swych snach opowiadała, że zostanie, obiecała. Pochlebką muś poleciała, zapomniała, nie wróciła i znajomość z siedmiokrotką się skończyła. Od słoninki grzbiet się wygiął mnie wąsko, chociaż chłód usztywnił sznurze stawy, za to z dziobkiem pełnym pieśni przysiadała wciąż sikorka. A on prosił, bym luz szczypał, bo chciał wierzyć, że już nie śni, że to jego, a nie tłuszczu amatorka. Jeszcze czasem mu się marzy, że ta miłość się przydarzy, że nie będzie tylko zdany na bieliznę, lecz najgorzej, gdy deszcz pada, jakaś kropla tylko siada, a wiatr spycha łódkę marzeń na mieliznę. Nasz gość ma jeszcze dwie piosenki, czy dwie nowe, których jeszcze ja nie słyszałam, chyba. I jeśli Państwo mają na tyle jeszcze cierpliwości, możemy jeszcze 5 minut, to poprosimy bardzo. Co ramiona piękne, to wyszedł.
duszy słońce. Niech się srebrzą winy jeszcze. Piszą wiersze z wielką wrażliwością, obejmując to, co widzą swoim sercem, gdzie jest wielka wrażliwość, gdzie jest wiele przeżycia, gdzie jest wiele pragnień. Tak, Luka. Serce. Cieszę się naprawdę i w takim razie życzymy szczęśliwej podróży do Wyszyńca.